Dziękuję bardzo. Wniosek nie będzie ze strony Państwa uwzględniony. Z uwagi na fakt, że jestem przewodniczący Rady, natomiast jeżeli większość Rady uważa, że źle prowadzą Rady, wówczas podlegam oczywiście ocenie ze strony Rady i podlegam odwołaniu. Możecie Państwo to oczywiście zrobić, możecie Państwo, jak dzisiaj zrobiliście, zawiadomić prokuraturę w mojej sprawie. Spodziewam się całej plejady działań z Państwa strony. Nic mnie w sumie już nie dziwi, w związku z tym pozwolicie Państwo, że wniosek zawiesiony w powietrzu. Dziękuję bardzo. Natomiast jesteśmy w wielu wnioskach do porządku. Także bardzo proszę, żeby mieć wniosek do porządku. Panie Przewodniczący. Jeśli ma Pan wniosek do porządku. Ja mam prośbę do Pana, Panie Przewodniczący, żeby Pan się czuł, że Pan jest Przewodniczącym Rady Miasta i nas wszystkich reprezentuje, i radnych z PiS-u również. I bardzo by było... To tak oczywiście jest, natomiast w woli porządkowej to jednocześnie informuję, że do tej pory przymykałem na to oko. Natomiast jeżeli Państwo macie planowe konferencje prasowe, które sobie planujecie wcześniej, które mają trwać półtorej prawie godziny i opóźniać porządek obrad, nie będą uwzględniał tego typu wniosków o przerwę i będą one podlegały głosowaniu na Wysokiej Radzie. Ja rozumiem, że prosi się o przerwę do klubu na zwołanie konferencji prasowej ad hoc w trakcie trwania obrad, bo coś się wydarzyło podczas obrad, co wymaga jakiejś interwencji medialnej, to mogę zrozumieć. Natomiast nie pozwolę jako przewodniczący rady na to, żebyście Państwo celowo opóźniali obrady, bo mogliście tą konferencję zrobić o godzinie 8:30. To, że się nie możecie pozbierać wszyscy naraz i zaplanować tego wcześniej, nie jest miło wszystkich tutaj dla Państwa czekających. Mamy tutaj nie tylko radnych, nie tylko urzędników, ale również mieszkańców i młodzież z gimnazjum Paderewskiego, to nie wygląda dobrze. Więc to jest woli tylko informacji. Kontynuując, prezydent miasta wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał. Po pierwsze, w sprawie zamiaru zniesienia na terenie miasta pomnika Lubelskich Musztach Plac, projekt na druku 7.3.1. Po drugie, w sprawie zamiaru zniesienia na terenie miasta Lubin pomnika Szlak Pamięci, projekt na druku 7.3.2, kreska 1. Mamy również wnioski o zdjęcie porządku obrad. Po pierwsze, Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska odstąpiła od opiniowania projektu uchwały w sprawie